Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was rozpakowanie Samsunga Galaxy Tab A. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, przejdźmy do samego opakowania. Jak możecie zauważyć, jest to testowa wersja, więc nie ma tutaj na pudełku żadnych informacji, więc może od razu przejdźmy do zawartości opakowania. Jest tutaj przede wszystkim nasz tablet, który omówimy dosłownie za momencik, a pod spodem mamy jeszcze ładowarkę modułową, standardowa dla Samsunga, biała, oraz mamy jeszcze przewód USB. No nie znalazłem tutaj żadnych słuchawek, nawet nie mam instrukcji w tej wersji testowej, ale w sumie nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Przejdźmy więc od razu do samego tabletu. Jest on naprawdę bardzo cienki, już na pierwszy rzut oka widzę, że naprawdę fajnie leży w ręce, ponieważ jest naprawdę cieniutki, no a waga powiedzmy, że przyzwoita. Nie miałem na pudełku żadnej specyfikacji, więc może teraz o niej troszeczkę powiem. Mamy tutaj przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 9,7 cala. Jest on w proporcjach, jak już tutaj możecie zauważyć, 4:3, więc no troszeczkę inaczej niż w przypadku większości tabletów. No i ten wyświetlacz jest rozdzielczości 1024x768 pikseli, a jeśli chodzi o procesor, to jest tutaj czterordzeniowa jednostka Qualcomm Snapdragon 410 i jest on taktowany zegarem 1,2 GHz. Ten procesor jest wspierany przez 2 GB pamięci RAM, a dodatkowo na dane użytkownika mamy 16 GB, które możemy rozszerzyć dzięki kartom micro USB nawet o 128 GB. Dodatkowo mamy aparat główny o matrycy 5 megapikseli oraz frontowy o matrycy 2 megapikseli. Całość dopełnia bateria o pojemności 6000 mAh. Mamy też Androida 5.0 Lollipop, a dodatkowo jeszcze znajdziemy tutaj wszystkie już podstawowe czujniki, moduły. I co fajne, to mój model jest wyposażony w slot na karty SIM, czyli po prostu mamy LTE. Więc to na pewno na spory plus. No i tak, na przodzie oprócz wyświetlacza, jak już mówiłem, jak możecie zauważyć, jest strasznie wypalcowany, no to mamy jeszcze kamerkę do wideorozmów, mamy podstawowe czujniki, tutaj jest logo producenta, a na dole jeszcze umieszczono podstawowe klawisze, czyli ostatnie aplikacje fizyczne Home oraz Wstecz. Na prawej krawędzi mamy klawisz zasilania, mikrofon oraz klawisze głośności, a także te dwie zaślepki, o których już mówiłem, czyli na karty microSD oraz na karty nanoSIM. No i prawdę mówiąc, na tej krawędzi to już wszystko. Na dole mamy jeszcze dwa głośniki, gniazdo słuchawkowe oraz standardowe wejście microSB. Na lewej krawędzi oraz na górnej nie znajdziemy żadnych dodatków i w sumie to może dobrze, ponieważ wszystko mamy na tych dwóch krawędziach, a wyświetlacz jest spory, więc nie musimy gdzieś sięgać dalej, tylko po prostu wygodnie korzystać ze wszystkich rzeczy na tych tylko dwóch krawędziach. Na tyle jeszcze umieszczono tą kamerkę, o której już mówiłem, czyli 5 megapikseli. Niestety zabrakło diody LED, co mnie troszeczkę smuci, aczkolwiek no tabletem to raczej się nie robi zbyt często zdjęć, więc może tą wadę da się jakoś wybaczyć. Niżej mamy taki wygrawerowany napis Samsung, niżej mamy jakieś podstawowe wszystkie symbole i tutaj mamy tak sprytnie schowane takie wejścia po prostu do zamocowania etui, więc to na pewno na spory plus. Dobra, uruchommy sobie nasz tablet. Od razu pokazuje się napis Samsung Galaxy Tab A oraz Powered by Android. No i mamy już konfigurację, ja ją sobie przejdę od razu. No i już mamy tablet skonfigurowany. Pierwsze wrażenie jest dość pozytywne, aczkolwiek już teraz widzę, że tablet jest naprawdę bardzo duży przez te proporcje przede wszystkim. No i nie wiem, czy tak się przyzwyczaję do niego tak szybko. Zobaczymy. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tego tabletu, piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!